Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagramy w Animeczy 6. Ja jestem Luz Wanderlew, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Nadal trwa sesja nagraniowa z... poprzedniego. Tutaj w północno-zachodniej części mapy mamy do czynienia z dużą grupą beholderów. To już zaraz sprawimy. A pomoże w tym mi moja wierna drużyna, tabliczka czekolady. Bo jak powszechnie wiadomo, czekolada dobrze działa na odwagę. No i radar mi zniknął, cholera jasna, no. Dobra. Insane. No świetnie. A, 92. Ale przynajmniej obrywają. Słuchajcie, oni obrywają. No niestety, trzeba ich ataki przyjmować na klatę. Tak to tutaj działa. Jest 121. Kurde, może znowu ją uśpili. Świetnie. Dobra. Rozwalić mi to. Jest, spadło zwierzątko. Skupmy się teraz tutaj na tym dziadzie. 13, co tak słabiutko? Tak szaleństwo ci nie służy. Drugi padł. Zajmiemy się teraz tym po lewej kolegą naszym, niesympatycznym kolegą. Tobie many ile zostało? 37. Akurat na jednego acid barsta. No i bardzo ładnie rzuciłeś. Kusi mnie, słuchajcie, żeby do niego podejść, mu tak porządnie przylać. A to do, i tak by mi heroizma... Heroizm i tak by mi... Jasna cholera! Dobra.
Gościu do nas podchodzi, nie? Porwał za 3 punkty. Dobra, upadło. Teraz ty, nie. Ty, bo ty ludzi straszysz. I tutaj, panie fioletowy. No. Został nam już dwóch latających. Musimy żeby sprawdzić, ile ich tam jest. Niewielu. Padło. Okej. Ja jestem skłonny się teraz wycofać. Bo leczymy się z tego. Szaleniec, jak teraz to się boi. Wy dwoje się boicie tylko. Osłabienie zaraz zniwelujemy snem. No i tak się nam przyda, bo jesteśmy u kresu sił. Jedyne czego w tej grze brakuje to naprawdę solidnej dawki many. Mikstur many oczywiście. Aż mi to zniwelują, ale to nie szkodzi. Dobra, Madding Guy. Zgodę z tego szaleństwa. Teraz smoczy oddech. Fuck yeah. Może się trochę porwałem z motyką na słońce, co? Ale no dobra. Jezus Maria. Power Cure.
Nie wiem, w tym momencie co mam mówić. 30. Okej, coś zginęło, coś zginęło! Z tyłu tam podejrzewam. Dwa szalone oczy, to ja muszę mieć na oku. Muszę mieć na oku, ale powiedziałem. Nie ma wyjścia, muszę ją muszę coś lecić. To też. I ona śpi. Odwrót? Odwrót, 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 odwrót. Za duży ostrzał się dałem złapać im, ale coś tam umierało. Dobra, wszyscy są szaleni. Dobra. Szkoda, że nie mam możliwości zbiorowego leczenia szaleństwa. Wszyscy się boją. Spokojnie, nie bójcie się. Wszyscy są zmęczeni. Ale jaja. Właśnie, czy ktoś nie oberwał za mocno przypadkiem? Jakieś ochronne miejsce. Bo oni coś nas za mocno atakowali wtedy. To było podejrzane. Chociaż z drugiej strony. Mieliśmy tak zjechane statystyki, że to nie miało prawo. No, mieli prawo nas tak atakować. Są słabi, dobra. Wszyscy są słabi. America, fuck Aha. Dobra. Zastanawiałem się w ogóle, jaki wykonać ruch, ale na nich raczej nie ma żadnej strategii takiej. Po prostu napierać i... Już, 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 kurde. Obrywamy pięknie. Kurde, bo mam oczywiście tak zjechane statystyki. To się w pale nie mieści. A to tylko doszło w ogóle. Co się stało? No dobra, mniejsza. Już, już, kurde.
Co się dzieje? On przynajmniej jeszcze jakoś daje radę. So much for you. So much for you. Tak, bo są jeszcze trzy szalone oka. Nie. Tak, trzy? Tak, trzy. Świetnie. Dobra. No to już będą za chwilę dwa szalone oka. No, all right. 114. Jezus. Marine guy. Dragon breath. Yeah. Coś tam z tyłu zostało rozbite, tylko co? Porwające. Weź się zajmij kolego. Weź się zajmij tym gościem. Implosion. Coś tam zginęło. Okej, awaken. Nawet niezły ten. Jasna cholera, no. Czemu nabrywa nasza druidka? I to mi się nie podoba. No właśnie. Jezus. Nie, to się robi naprawdę niebezpieczne. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać, bo to się robi naprawdę niebezpieczne. Ich jest tam za dużo. Ich jest tam za dużo po prostu. Okej. Okay. Wszyscy? No tak, no wszyscy, cholera jasna, znowu będą się bać. Ja nie mogę. No, oczywiście, bo ty masz rozwaloną. Wow, ale będzie identyfikowanie, ale będzie identyfikowanie, mówię wam ludzie. A, to jest do naprawy. Ho, ho. Dobra, to za chwilę. Jesteśmy na statku, to rozprawmy się z tym dziadostwem.
Okej. Okay. Sprawdzamy, czy wszystko w porządku. Nikt nie ma nic złamanego. No właśnie. No to ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Kto śpiewał kiedyś znany wrocławski kabaret Elita. Dobra. Ale będzie zbieranie, ale będzie zbieranie, ale będzie, słuchajcie. Okej. Razem sprawdźmy. No właśnie. Zróbmy im ten. Zabierzmy się za nich pomalutku. Pomalutku, bez pośpiechu. Implozją. Z 110 punktów, nieźle. No ale nie padło zwierzątko, no. Kolego tutaj jest za atak. Aha. Ma 10 jednego pocał, jednak chyba rzeczywiście jeden punkt. Yeah! Ho. No to teraz to ja mogę podejść bliżej. I dostać cięgi w pierdol, bo jest tutaj chyba jeszcze ten Madinkai. Gdzie ty jesteś? No, no wszystkie tutaj chyba nie żyją, co? Jakim cudem? Ja przepraszam bardzo, ale ja tego nie rozumiem. Przez ścianę? Zaryzykuję. Jesteś tutaj, dziadu. 5 punktów, kurde. 24. To 24 kolejne. Power Cure uskuteczny. Ała! Okej, Madin. I teraz implozja w ciebie, kolego. Implozja w ciebie. Okej.
w ciebie! Dobra, ostatni padł. Ostatni Mohikan. O kurde, jesteśmy otoczeni. We are surrounded! Ale... Ale... Uda się nam zbiec. Uleczymy się. Afraid, afraid. No oczywiście, że afraid. To był ostatni chyba Madding Eye w okolicy. Jeszcze po tej stronie są dziady, patrzcie. No dobra. Trzeba będzie ich rozwalić później. Na samym końcu. Wreszcie wejdziemy tutaj. Tak wiecie. Czym Rambo. Ty się też boisz, to fear. Osłabienie. Dobra. Zapis, moi drodzy, i tu zakończę odcinek. Dużo nam się udało. 149. W następnym odcinku, odcinek 149. I to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku, odcinek 149, jak mówiłem, 149, jak mówiłem poprzednio, i będziemy też dokańczać tamtą zgraję potworów. Przejdziemy się jeszcze na drugą stronę, będziemy też niszczyć to, co tam zostało. No i co? No i być może uda nam się też wejść do zamku. Kto wie? W każdym razie, moi drodzy, na razie i cześć.